chcemy być w końcu firmą stabilną. W związku z czym pierwsze lata poświęcimy temu, żeby ustabilizować sytuację wewnątrz. Kończymy duży projekt inwestycyjny w przyszłym roku, efektywna rafinacja, poprawiający nam wyniki, zwiększający marżowość o 2% na baryłkę. W związku z tym podłączeniem tych instalacji będziemy przeprowadzać także remont, więc ta stabilność jest potrzebna. Chcemy zwiększyć EBITDA, obniżyć współczynnik zadłużenia, ale oczywiście nie zapominam o inwestycjach. Inwestycje i w obszarze rafineryjnym, i w obszarze wydobycia, który chcemy zwiększyć, żeby utrzymać bezpieczeństwo spółki i odpornić ją na wzrosty cen ropy naftowej, na wahania cen ropy naftowej i oczywiście poprawa sieci stacji benzynowych. Łącznie niecałe 10 miliardów złotych. Wydobycie około 3 miliardów złotych już dziś alokowane w projekty, które dziś są znane, nad którymi dziś pracujemy. Po decyzji finalnej lub tuż przed finalną decyzją inwestycyjną, ale to jest 3 miliardy złotych. Następnie dokończenie EFRY 2,5 miliarda złotych oraz inne projekty rafineryjne. Bardzo ważne dla nas, żeby zwiększyć naszą efektywność i zająć to czołowe miejsce, pierwsze miejsce w Europie, bo dzisiaj jesteśmy tylko najlepszą rafinerią w Polsce, ale chcemy być najefektywniejszą, najlepszą rafinerią w Europie i to się wydarzy w przyszłym roku po podłączeniu instalacji EFRA. Jeżeli chodzi o spółkę Lotos Kolej, nie planujemy jej sprzedaży, nie widzimy potrzeby IPO. Ta spółka jest dla nas bardzo ważna ze względów logistycznych. Dzięki niej mamy przewagę w kosztach logistycznych między konkurencją na rynku polskim i nie chcemy tego zmieniać. W związku z czym dla nas dużo ważniejsze jest, żeby ona dla nas realizowała swoje prace po najniższych kosztach, zwiększając nam wartość całej grupy Lotos i dając przewagę konkurencyjną nad innymi, a realizowała swoje ambicje przychodowe, inwestycyjne na innych klientach. Tak? Stąd jej ekspansja w Niemczech, w innych krajach Europy i na to bardzo liczymy. Zarząd wie, co ma robić i realizuje to dobrze. W związku z czym nie widzimy potrzeby, tak jak i zarząd spółki Lotos Kolej nie widzi potrzeby debiutu giełdowego. Dość konserwatywnie podeszliśmy do planowania przyszłości. Nie chcieliśmy hura optymizmu, więc kształtując poziom marż, zakładając, jakie marże mogą mieć miejsce w przyszłości, badaliśmy wszelkie możliwe dostępne raporty opracowania w tym obszarze i zawsze wybieraliśmy dolny próg, dolne założenia w tych marżach, bo to pozwala nam stabilnie projektować także część przychodową, a później pieniądze na inwestycje. Więc to nie jest, to jest, bym powiedział, pesymistyczne założenie co do wysokości marż, ale dzięki temu założeniu jesteśmy bezpieczniejsi i pewniejsi tego, że zrealizujemy nasze cele inwestycyjne, a spółka będzie stabilnie funkcjonowała przez najbliższe lata. Oczywiście, jeżeli się pomylimy, to pomylimy się w dobrą stronę, czyli będziemy mieli więcej pieniędzy, po czym zdecydujemy, czy mamy je wydać na inwestycje, czy realizować politykę dywidendy.